Witam i zapraszam na kolejne wydanie telewizyjnego Biura Śledczego. Tym razem jesteśmy w okolicach Kotliny Kłodzkiej. Z tego terenu przedstawimy dwa bardzo brutalne zabójstwa. Sprawy te prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku. W dzisiejszym odcinku pokażemy Państwu zabójstwo 72-letniej samotnej starszej pani, której bandyci zabrali zegarek i klucze do mieszkania. Zrekonstruujemy również okoliczności zabójstwa 58-letniego ubogiego mężczyzny, którego mordercy przed śmiercią torturowali. Na prośbę policji przypomnimy sprawę zabójstwa dwójki młodych studentów w Górach Stołowych. Wydarzenie te rekonstruowaliśmy w naszym programie. Na koniec naszego programu mam dla Państwa niezwykle dobrą wiadomość. Sprawca zabójstwa młodej dziewczyny został wykryty i odsiaduje obecnie wyrok w więzieniu. To wydarzenie kryminalne również pokazywaliśmy w naszym programie. Szczegóły już za chwilę. Zapraszam. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Pani Józefa Kustroń ma 72 lata. Należy do osób bardzo pobożnych, regularnie chodzących do kościoła. Dobrze znana miejscowemu proboszczowi z parafii w Szczytnej. Znajomi i rodzina określają ją jako kobietę bardzo żywotną i rezolutną. Pani Józefa mieszka samotnie w Szczytnej przy ulicy Bukowej 2, w tym właśnie domu. Dom położony jest na skraju lasu, w pewnej odległości od drogi głównej. Nie odwiedza jej prawie nikt, z wyjątkiem siostry Leokadii, która mieszka stąd 400 metrów, też w Szczytnej, razem z mężem i rodziną. Ponieważ obie panie mieszkają w jednej miejscowości, widzą się często, można powiedzieć, że prawie codziennie. A, cześć! Co tu robisz? Przyszłam do banku zapłacić za światło. A ty co robisz? Ja przyjechałam po gazety. Jakbym ich nie zabrała, ty byś o nich zapomniała. Nie właśnie. Wychodząc z banku, pomyślałam sobie, że po nie pójdę. Słuchaj, zbieramy się na centralne do kaplicy. Może byście się coś dołożyli? Dobrze. No, mam 50 zł. Proszę. Dziękuję. Słuchaj, to ja już muszę jechać. Może cię podrzucić do domu? Nie, bo tam czeka mąż na mnie, to ja. No, już. No to trzymaj się. Pani Kustroń w 1990 roku wróciła z Ameryki, gdzie pracowała przez 17 lat. W Polsce z tytułu renty czy emerytury nie pobierała żadnych pieniędzy. Utrzymywała się z tego, co zarobiła w Ameryce. Żyła bardzo skromnie. W swoim mieszkaniu nie posiadała też żadnych kosztowności ani drogich rzeczy. Wyjątkiem był biały Fiat Cinquecento, który ułatwiał jej poruszanie się po tym górzystym terenie.
Dzień dobry, kasetki mam ładne, bajki, filmy. Proszę stąd można coś wybrać. Nie potrzebuję żadnego. Ale jedyna okazja nie to jest. Nie używam tego. Nie jest mi to potrzebne. Ojej, to może już na przyszłość będzie. No nie, nie, nie. No nawet jednej kasetki. Proszę się stąd wynosić. To mi jest niepotrzebne. Jedyny ujawniony świadek tego zdarzenia widział mężczyznę z torbą, ale policja zakłada, że bandytów było co najmniej dwóch. Świadek nie słyszał dokładnie, co mężczyzna oferował pani Józefie, czy kasety wideo, czy gazety. Wiadomo, że pani Kustroń spotkała się z owym mężczyzną w tym miejscu przed tymi drzwiami. W takiej sytuacji widziano ją po raz ostatni. Proszę. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry. Dzień dobry. Co słychać? Jak się czujesz? No, nie najgorzej dzisiaj. Nie najgorzej. No dobrze. Zrobić ci kawę czy herbaty? Nie chcę, dopiero piłem kawę. Była ciocia po mleku? Była. Kiedy? Była we wtorek albo w środę. To dziwne, bo ani w piątek nie przyszła do kościoła, ani do mnie. W sobotę też nie przyszła po jajka. Ale ja ją widziałem w piątek. Jak wracałem do domu z pracy, to jechała samochodem. To dziwne. Naszykuj mi mleko, ja wezmę jajka i pójdę. Dobra, to ja idę, naszykuję mleko do słoika i idź zobacz. Dobrze. Co tam jest. Pani Leokadia była z mlekiem przed domem siostry około godziny 13.30. Przypomnijmy, że była to niedziela 6 grudnia 1998 roku. Było tu wtedy pełno śniegu. Panią Leokadię zastanowiło, że przed budynkiem siostry nie jest odgarnięty śnieg. Podeszła więc do drzwi i zaczęła intensywnie pukać. Józia! Pani Leokadia przez okno do kuchni zajrzała do mieszkania. Panował w nim straszny bałagan. Na podłodze leżały porozrzucane rzeczy. Zorientowała się, że coś jest nie tak. Zaniepokojona wróciła do domu i razem z synem pojechała do dusznik, do brata, po klucze zapasowe do mieszkania siostry. Kiedy wrócili tu razem, otworzyli drzwi wejściowe zapasowymi kluczami, ich oczom ukazał się straszny widok. Tuż za drzwiami wejściowymi, już martwa, oparta o ścianę, leżała pani Józefa. Na szyi miała ślady krwi. Natychmiast zawiadomili policję. Wyniki sekcji zwłok świadczą o tym, że bezpośrednią przyczyną śmierci pani Józefy były rany kłute szyi, które spowodowały wykrwawienie. Obrażenia te powstały od noża. Sprawca bądź sprawcy działali niezwykle brutalnie. Splądrowali całe mieszkanie, garaż i samochód. Prawdopodobnie szukali kosztowności i pieniędzy. W tym celu rozpruli poduszki, pufy, wybili szyby w samochodzie i sprawdzali jego wnętrze. Bandyci oprócz zegarka i kluczy do drzwi wejściowych domu pani Józefy nie ukradli nic. Niewiele, jak za cenne ludzkie życie. W tej sprawie policja prosi o zgłoszenie się osób, które posiadają wiedzę na temat tego morderstwa. Prosimy również o zgłoszenie się tych z Państwa, którzy zetknęli się z podobnymi domokrążcami. Mężczyzna, który widziany był przed domem pani Józefy Kustroń, miał przewieszoną przez ramię torbę w taki sposób, jak noszą ją listonosze lub monterzy. Informacje w tej sprawie proszę kierować do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, do oficera dyżurnego pod numer telefonu 074 67 23 64. Mordę obmyć. Oj.
Edmund Kloska, lat 58. Z zawodu jest murarzem i najczęściej wynajmował się do różnych prac murarskich na terenie Polanicy Zdrój. Zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczał głównie na alkohol. Z natury był człowiekiem spokojnym i cichym. Unikał jakichkolwiek awantur. Widząc jakąś bójkę, najczęściej uciekał. Pan Edmund Kloska mieszka w Polanicy Zdrój, przy ulicy Bystrzyckiej, samotnie, w tym domu. W czasie powodzi budynek ten został zalany. Władze uznały, że nie nadaje się do zamieszkania. Mieszkańcom zaproponowano inne mieszkania. Proponowano też lokal zastępczy panu Edmundowi. Nie zgodził się jednak. Kiedy go pytano dlaczego, odpowiadał, że właśnie tutaj chce jeszcze trochę pomieszkać. Pan Edmund dostawał zapomogę od opieki społecznej dla powodzian. Były to różne artykuły spożywcze oraz 200 zł. Ogólnie mówiąc, pan Edmund nie dbał o siebie. Bywało też, że przechwalał się w różnych miejscach i opowiadał o jakimś spadku w wysokości 1500 zł, a także o zapomodze od księdza w wysokości 800 zł. Może ktoś mu w końcu uwierzył. Słychać. Zmali mnie, dajcie łyka. Nie, mało mamy. Łyka żałujecie. Znajdę, kupię za 3-4 i tyle. No. Co my wyglądamy jak Święty Mikołaj? Ile masz tej kasy? Półtora spadku, no ciąg. 2300, no. Jak 2300? 23 bańki? No. A skąd nie mogę wiedzieć, że masz ani jakieś... Przejdziemy do mnie, my się wrócimy. Pójdziemy do mnie, będziemy pić. Daj, mało będzie. Przyjmuj tego łyka. No to może pójdziemy do ciebie, to my pijemy, co? No pójdziemy do mnie. Idziemy? Jaki problem? No. Bez nachmali pijemy. I idziemy. No. Siadaj się, chłopaki. No to co, pijemy? Zgłoście się. No my pijemy. A to masz tutaj kasę? W domu? Zaraz, chwilę, poszukamy. Pijemy tego. Spokojnie. Wyjdźmy, kolej. Dobra, dobra, dobra. Na razie wystarczy. Zdrowie. No, zdrowie. Idzie po jednym. Czemu to zgnita pijesz? Czemu? Nie będę czekał, nie? No, takie smali? To gdzie masz tą kasę? A może później? Jak nie później? Mam, nie mam, no nie mam, no żartowałem. Nie. Dawaj teraz. Pójdziemy do miasta, później gdzieś pożyczki. Jak później? No nie mam, jak nie mam, to nie mam. Skąd tą kasę? No. Nie, wszystko, bo nie mam, żartowałem. Żart, kurwa? No nie wiem, no. A gdzie masz tam? Dawaj. Ci lewe pozwolę, nie? Nie, zostało. Co po południu? Dawaj, nie? Ja weź tam butelkę schowaj. No dawaj to. Co ty? Przejdźcie, nie jesteś. Dorny jesteś. Popatrz jaka to ruina, jeszcze się zawali na etkę i będzie nieszczęście. Jak się nie chce wyprowadzić, to nie chce siedzieć, widocznie mu tu dobrze. Przecież dają mu mieszkanie na Sokołówce, w mieście mu dają. Mu tu dobrze, to nie chce mieszkać. Ale widzisz, koty się stąd też nie chcą wyprowadzić. Kot się nie wyprowadzi, kot się do miejsca przywiązuje i na nowe miejsce nie pójdzie. Idź poszukaj tam kotów, ja idę z tyłu. Do domu przy ulicy Bystrzyckiej 28, gdzie wciąż po powodzi mieszkał pan Edmund, przyszła dwójka dawnych lokatorów, żeby nakarmić koty. Kiedy weszli do środka, odkryli zmasakrowane ciało pana Kloski. Natychmiast wezwali policję. Biegły z zakresu medycyny sądowej stwierdził na ciele denata liczne obrażenia, które musiały powstać jeszcze za życia ofiary i świadczą o tym, że pan Edmund był przed śmiercią torturowany. Stwierdzono liczne rany cięte na czole, twarzy, szyi, palcach obu rąk, a także dwie rany kłute szyi oraz twarzy, które były bezpośrednią przyczyną zgonu. Zadane najprawdopodobniej rozbitą butelką po winie, czyli tak zwanym tulipanem.
Czas zgonu określono na noc z 15 na 16 listopada 1998 roku. W sprawie tego zabójstwa policja prosi o zgłoszenie się świadków, którzy wiedzą, co działo się z panem Edmundem Kloską po godzinie 21 15 listopada 1998 roku. Czy był sam? Być może przebywał w jakimś towarzystwie. Może koło jego domu kręciły się podejrzane osoby. Najprawdopodobniej sprawcę bądź sprawców zabójstwa pana Edmunda zwabiły jego opowieści o spadku. Proszę państwa, informacje w tej sprawie proszę kierować do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku pod numer telefonu 074 67 23 64. Na prośbę Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku przypomnimy państwu bestialskie zabójstwo dwójki młodych studentów w Górach Stołowych na szlaku ze Szczytnej do Karłowa. W tej sprawie policja w dalszym ciągu liczy na państwa pomoc. Oczekuje nowych informacji. Radio RMF FM wyznaczyło nagrodę w wysokości 5000 zł dla osoby, której informacje przyczynią się do wykrycia sprawcy bądź sprawców tego zabójstwa. Przypominamy szczegóły wciąż niewyjaśnionego zabójstwa dwójki młodych studentów z Wrocławia, Anny Kembrowskiej i Roberta Oczgi, zamordowanych 17 sierpnia 1997 roku w Górach Stołowych. Tych dwoje młodych, zamiłowanych strażników przyrody wyruszyło w swoją ostatnią trasę turystyczną ze Szczytnej do Karłowa, gdzie mieli stawić się na obozie studenckim. Na tym właśnie szlaku brutalnie ich zamordowano strzałami oddanymi z bliskiej odległości w głowę. Policja chciałaby wiedzieć, gdzie w dusznikach Ania z Robertem spędzili noc z 15 na 16 i noc z 16 na 17 sierpnia 1997 roku. Do dziś nie wiadomo także, kim był tajemniczy młody człowiek, z którym byli widziani w dusznikach w okolicach pensjonatu Traper w dniu 16 sierpnia 1997 roku. Apelujemy również do tych wszystkich, którzy 17 sierpnia w godzinach popołudniowych widzieli w Górach Stołowych podejrzanie zachowujących się ludzi. Informacje w tej sprawie proszę kierować do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku pod numer telefonu 074 67 23 64. Na koniec programu chcemy państwu powiedzieć o sukcesie policji. W październikowym wydaniu telewizyjnego Biura Śledczego rekonstruowaliśmy sprawę zabójstwa 22-letniej Magdaleny S. Sprawca tej zbrodni został zatrzymany, osądzony i obecnie odsiaduje wyrok w więzieniu. Wówczas o tej sprawie opowiadał mój kolega Bronisław Cieślak. Przypomnijmy ją. Magdalena S. ma 22 lata. Mieszka w południowej części województwa wałbrzyskiego. Opinie na jej temat są sprzeczne. Dla najbliższych jest skromną dziewczyną, nie używającą alkoholu, wręcz stroniącą od mężczyzn. Inni mówią, że przeciwnie, lubi się bawić, także przy piwie czy winie, łatwo nawiązuje znajomości. 9 sierpnia 1997 roku na sportowym stadionie w Szczytnej, nieopodal Kłodzka, zorganizowano tego wieczoru Agrofetę, wielki koncert muzyki i piosenki disco polo. Wakacje, wielu tu młodych ludzi, mnóstwo miłośników tej muzyki. Przychodzi 5000 młodych ludzi. O 21:00 między innymi Magda razem z koleżanką. Pani z kim jest? Aha, to będzie jest. Proszę bardzo. Około 23:00 w trakcie koncertu dziewczyny spotykają kuzyna koleżanki Magdy, z którym wcześniej umówione były, że przywiezie je do Szczytnej na ten koncert. Mają pretensje, chłopak tłumaczy, że wypił tego dnia troszkę alkoholu i nie chciał po nim prowadzić pojazdu. Chwilę rozmawiają, kuzyn z koleżanką zostają, Magda sama opuszcza towarzystwo. Godzinę później, koło północy, jest widziana tutaj, w tej dyskotece. Lokal nazywa się ADM Torino. Mieści się po drugiej stronie ulicy, 100 metrów od sportowego boiska mniej więcej.
Magda stoi przy wejściu, przygląda się tańczącym, jest sama. Ale już kwadrans później barmanka widzi Magdę na parkiecie w tańcu. Nie zna partnera, twierdzi, że wcześniej go tu nie widziała. Jest to młody, 20-23 lata liczący chłopak, szczupły, dosyć wysoki, krótko strzyżony brunet. Uwagę poza tym zwrócił fakt, że podczas kiedy wszyscy tańczyli dosyć żwawo, nasza para zachowywała się inaczej. Zdaniem barmanki sprawiało to dość intymne wrażenie. Po pierwszej w nocy, a więc 10 już sierpnia, Magda pojawia się ponownie na tym stadionie. Spotyka kolejnego swojego znajomego, chwilę rozmawiają. Jak potem zeznał, prosiła go 3 złote na piwo. Odmówił, jak twierdzi, sam nie miał. Zapytała o godzinę. Jak zeznał, była dokładnie 1:33. Jeszcze pół godziny później widział ją na tym stadionie jeszcze inny świadek. Magda stoi w grupie młodych ludzi i pije piwo. Widać, jakoś je jednak sobie zorganizowała. Ktoś postawił, ktoś dał na piwo. Ten świadek twierdzi, że Magda zwracała swym zachowaniem wyjątkową uwagę. Była agresywna, arogancka, wulgarna. Chciał nawet, jak twierdzi, zwrócić jej na to uwagę, ale ostatecznie zrezygnował, być może nie wierząc w dobry skutek takiej reakcji. Wiemy, że Magda wróciła jeszcze tej nocy raz do dyskoteki. W Torinie ponownie była widziana o 3 nad ranem. Już po raz ostatni. Sytuacja w tańcu była równie intymna, choć zupełnie inny był partner. Także wcześniej tu niewidziany, wysoki, dobrze zbudowany, dużo od niej wyższy, ciemny blond. Co było potem? Snuć możemy jedynie domysły, hipotezy. Kilkaset metrów od tej dyskoteki i tego stadionu. Jesteśmy na starej, nieużywanej już dziś drodze ze Szczytnej do Dusznik. Nowa biegnie kilkadziesiąt metrów w lewo za tym nasypem. Za tym zakrętem poniżej jest rozwidlenie. O godzinie 14, 10 sierpnia, kilkanaście godzin po tym, kiedy Magdę widziano po raz ostatni, przypadkowy przechodzień wędrujący tą drogą w tym miejscu, w tym rowie, znajduje zwłoki młodej kobiety. Seksualny motyw tego zabójstwa wydaje się nie pozostawiać wątpliwości. Biała bluzka dziewczyny podciągnięta jest pod szyję, opuszczone dżinsy. Niestety nie od razu udaje się zidentyfikować zwłoki. Twarz jest całkowicie zmasakrowana. Do dziś notabene nie wiadomo, jakim zabójca czy też zabójcy dokonali tego narzędziem. Wezwany lekarz jako przyczynę zgonu określa zachłyśnięcie się krwią. Dziś już wiemy, że narzędziem zbrodni nie były żadne dodatkowe przedmioty. Bandyta pięścią bił po twarzy swoją ofiarę, kopał ją także nogami. W sądzie tłumaczył się, że był pod wpływem alkoholu i nic nie pamięta. Jednak to, że był pijany, nie zwalnia go od odpowiedzialności karnej. Jeszcze raz gratulujemy policji sukcesu. W sprawach, które dziś pokazaliśmy, proszę telefonować do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku pod numer telefonu 074 67 23 64. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie telewizyjnego Biura Śledczego za tydzień. Dobranoc.